Dzień dobry kochani, Kamila Zawłocka, zadzieram kiece i lecę. Rozwiązanie naszej przykrej historii z Omanem, a właściwie to z biurem podróży Rainbow Tours. Jak to się wszystko skończyło i dlaczego tak długo czekałam z rozwiązaniem zagadki tutaj na YouTubie. Lecimy. Siema kochani, dzień dobry, znów z mojej sypialni, niestety wyszło jak zwykle, ale no pogadanka będzie, mam nadzieję, że krótka, zwięzła i no mało przyjemna, chciałam powiedzieć, że przyjemna, ale niekoniecznie. Na szczęście minęły 2 lata, na szczęście emocje zakopałam za sobą, a wręcz chyba wyparłam z siebie, dlatego że obejrzałam sobie film sprzed 2 lat na YouTubie w tej chwili i powiem Wam, że dostałam kilka komentarzy po tym filmie wtedy, mówiących, jak to nie potrafię panować nad emocjami i jak to wybuchłam na tym lotnisku i tego typu właśnie komentarze. A ja obejrzałam dzisiaj i pomyślałam sobie, Boże, jaka ja byłam spokojna. Jak ja opanowałam te emocje i jak skupiłam się na gadaniu do kamery, a nie na tym, żeby tam właśnie krzyczeć na ludzi i na samą siebie i na świat i wszechświat i wszystkich świętych, dlatego że powiem Wam, że sytuacja była tak paradoksalna i tak chora i tak dla mnie niezrozumiała i czułam taką bezsilność, że no dumna jestem z siebie, że nie było dużo więcej emocji tam i że naprawdę nie skończyło się to płaczem, krzykiem i nie wiem, wyprowadzaniem mnie w kajdankach być może z tego lotniska. Pozdrawiam całą ekipę lotniska na Chopinie, również tych, którzy byli zaangażowani w tę akcję. Myślę, że teraz po 2 latach już wszyscy mamy z tego, może nie śmiech, ale już minęło dużo czasu i chyba po prostu nie ma już emocji w tym, może tak. A dlaczego wracam do tej sprawy? W ogóle jakby nawiązując, dla tych, którzy to otworzyli w tej chwili, nie wiedzą w ogóle, o czym mówię, zapraszam do filmu sprzed kilku dni, tam opowiadam, o co chodzi. Mieliśmy lecieć do Omanu z biurem podróży Rainbow Tours na wakacje. Niestety nie wpuszczono nas do samolotu. Z czyjej winy? No to właśnie spróbujemy teraz rozstrzygnąć, bo rzeczywiście jak w sądzie trochę. Słuchajcie, była to dla mnie sprawa, która kosztowała mnie bardzo wiele. Bardzo, dlatego zbierałam się do tego filmu po prostu mega długo i nadal czuję się nieprzygotowana i powinnam to jeszcze chyba odłożyć w czasie, ale nadal dostaję od Was wiadomości, nadal dostaję komentarze, nadal dostaję wyzwiska, więc stwierdziłam, że warto tę sprawę zamknąć. Od razu mówię, że komentarze na razie będą włączone, ale jeżeli będą mnie męczyły pod tym i pod ostatnim filmem, to je wyłączę, bo dzisiaj jestem troszkę inaczej już nastawiona do świata i trochę silniejsza w sobie i jeżeli to będzie mnie męczyło psychicznie i zabierało mi dobrą energię, to po prostu nie chce mi się tego czytać. Jak zwykle wiecie, że robię sobie moje mega profesjonalne, w cudzysłowie, notatki. Zrobiłam sobie takie notatki, słuchajcie, napisane tu jest Rainbow i na tym się moje notatki kończą, dlatego że naprawdę nie wiedziałam, jak się za ten film zabrać, a zabieram się 2 lata. Jedyne, co sobie przygotowałam, to screenshoty z komentarzy i to na nich będę bazować i spróbuję na podstawie tych Waszych komentarzy pod tym filmem oryginalnym sprzed 2 lat po prostu dzisiaj wyjaśnić, co się stało, dlaczego się stało i no i jak się sprawa skończyła. Było to bardzo, bardzo bolesne dla mnie. Słuchajcie, mówię, że bardzo dużo mnie to kosztowało, ale nie kosztowało mnie to dużo wcale, jeżeli chodzi o pieniądze. Znaczy też, oczywiście. Natomiast mam na myśli to, że kosztowało mnie to bardzo dużo emocjonalnie i no nawet jak teraz sobie o tym przypominam, nie o samej sprawie, słuchajcie, nie o samym lotnisku, bo takie rzeczy się zdarzają i jak się podróżuje dużo po świecie, to trzeba się przygotować na to, że czasami coś się sypie. Trochę szkoda, że sypie się z winy biura podróży i tak dalej, a nie po prostu jakby ze własnej głupoty, bo wtedy dużo łatwiej się z tym pogodzić. Wierzcie mi, bo sama wiele razy gdzieś tam popełniłam błąd i gdzieś nie udało mi się wjechać, przejechać, wyjechać, polecieć. Natomiast w ogóle nie o to chodzi. Chodzi o emocje, które pojawiły się później, dlatego że fala komentarzy, która na mnie spadła, oglądalność tego filmu, która była tak mega wysoka,
W ogóle się tego nie spodziewałam, w ogóle na to nie liczyłam i w ogóle tego nie chciałam i nie oczekiwałam. Wrzuciłam ten film, żeby wylać z siebie emocje, ale też żeby oczywiście pokazać innym, że takie rzeczy się dzieją i żeby przestrzec, no bo taka moja rola też tutaj. Film miał niemal 100 tysięcy wyświetleń. Po kilku miesiącach, w maju, sprawa działa się w styczniu, w maju ktoś zgłosił do YouTube'a sprzeciw odnośnie jednego fragmentu tego filmu, dlatego teraz mogłam sobie pozwolić na to, żeby ten film przypomnieć, tylko nie jest on w pełni przypomniany, brakuje fragmentu. Chodziło o fragment rozmowy przez telefon z pracownikiem biura call center. No, ktoś zgłosił, że mu się ten fragment nie podobał, że jest niezgodny z zasadami YouTube'a. Żeby było jasne, z zasadami prawa był zgodny, natomiast nie był zgodny z zasadami YouTube'a. Ja mogłabym się od tej decyzji odwołać, bądź też usunąć ten fragment i ten film nadal by szedł. Tylko tak jak powiedziałam, ja już byłam bardzo wykończona tym wszystkim, bardzo zmęczona i miałam takie poczucie niesprawiedliwości. Nie tyle od biura podróży i od wszystkich osób zaangażowanych w tę sprawę, o tyle od osób komentujących i piszących do mnie wiadomości prywatne, że po prostu zostawiłam to tak, jak jest. Ten film jest dostępny, jeżeli mieszkacie za granicą albo jeżeli korzystacie z VPN-ów, to możecie zobaczyć, że ten film nadal tam jest, wisi sobie, tylko na polskim YouTubie go nie ma. I tak jak powiedziałam, ja nie chciałam się o niego bić, wręcz nawet po cichu się ucieszyłam, że stało się to jeszcze tuż przed moimi urodzinami albo nawet w moje urodziny, kiedy ten film nagle zniknął z polskiego YouTuba i zrobiłam takie, może i lepiej. No ale ponieważ nadal są komentarze i nadal się ciekawicie, a minęło tyle czasu, że właśnie już czuję się na siłach, żeby o tym opowiadać, to dzisiaj spróbuję opowiedzieć. Więc zacznijmy od tego, czyja była wina. Ja od początku mówiłam, że to jest wina Rainbow Tours, biura podróży, z którym ja podpisałam umowę, no i od którego oczekiwałam prawidłowych informacji i przygotowania mojej wycieczki, która kosztowała dobre kilka tysięcy złotych. Pojawiło się mnóstwo komentarzy pod tytułem: przecież to nie ich wina, przecież nikt teraz nic nie wie, bo jest COVID, a przecież to ci ludzie, co wpuszczali do samolotu, to jest firma pośrednicząca, a nie Rainbow sam w sobie. Fajnie. Tylko wiecie, jeżeli podpisujecie umowę o budowę domu na przykład, ale jest tam 15 podwykonawców, bo jeden robi kafelki, a jeden wstawia okna, a jeden, nie wiem, urządza Wam sypialnię, to jeżeli któryś z Was zawali, ale Wy macie odgórną umowę na odbiór kluczy, a nie poszczególne umowy z różnymi firmami, to Was to nie interesuje, kto im zawalił, bo to oni mają umowę z danym podwykonawcą. I to samo działo się tutaj i dla mnie to było zupełnie jednoznaczne i oczywiste. I wyzywanie mnie od idiotek, blondynek i jakich tylko dużo gorszych nie zmienia tutaj tego, że ludzie, którzy pisali bzdury pod tytułem, że ja w ogóle nie wiem, o czym mówię, no to sorry, ale na szczęście odezwało się do mnie wielu prawników, którzy chcieli tę sprawę pociągnąć za darmo. O pieniądzach też jeszcze będzie. Chcieli pociągnąć sprawę za darmo i od razu mi przyznali rację. Tam nie było żadnych wątpliwości, słuchajcie. Rozmawiałam też z dziennikarzami z dużym doświadczeniem, żeby mieć pewność, że ja gdzieś nie naruszyłam prawa w międzyczasie. Też w ogóle nie było żadnych wątpliwości co do tego. Chociaż o tyle czułam się silna, że wiedziałam, że to ja mam rację od samego początku. I tak jak mówię, być może, że wina jako tako nie była ze strony Rainbow Tours, ale jeżeli ktoś jest ich podwykonawcą, czy jeżeli oni czarterują lot, czy czarterują firmę, płacą ludziom na lotnisku, żeby wpuszczali nas do samolotu, to mnie to naprawdę nie interesuje, czy to jest firma Welcome, Srelcom, czy jeszcze coś tam innego Travel. Interesuje mnie to, że ja mam w umowie napisane tak, że wszystkie informacje, które dostałam, zrobiłam wszystko to, czego ode mnie wymagano, a do samolotu nie wsiadłam. Więc tutaj w ogóle wątpliwości było zero. I co więcej, pan dyrektor call center Rainbow Tours, pozdrawiam, który zadzwonił do mnie następnego dnia po tym, jak film się ukazał, czyli dwa dni po tym, jak nie wylecieliśmy do Omanu, natychmiast w pierwszej rozmowie telefonicznej przyznał mi rację, że tak, oczywiście, że tam nie ma dyskusji, że oni nie chcą próbować wykpić się i powiedzieć, że to nie była ich wina. Bo wiecie, myk polega na tym, że jeżeli dla nich zawinił podwykonawca, to oni teraz mogą pozwać podwykonawcę albo żądać od nich pieniędzy, odszkodowania, czegokolwiek. Natomiast ja bezpośrednio nie mam prawa żądać pieniędzy od podwykonawcy, z którym ja nie mam żadnego kontraktu ani umowy, więc dla mnie takie rzeczy są w ogóle kompletnie jasne i oczywiste i najwyraźniej nie dla wszystkich są. Przejdę trochę do tych komentarzy. Nie chcę ich tutaj czytać wszystkich, nie chcę czytać tych najgorszych, dlatego że wracają do mnie też bardzo niemiłe wspomnienia.
Natomiast zanim Wam powiem, jak to się wszystko skończyło, to chcę Wam trochę przybliżyć z tego. Było bardzo dużo pozytywnych komentarzy i bardzo Wam za to dziękuję. I w ogóle, nie wiem, jeżeli widzieliście ten film, to ja tam na końcu mówiłam, że tak bardzo Wam dziękuję za wsparcie i za to, że mogę do kamery pogadać i że wiem, że będziecie mnie wspierać. I ja naprawdę myślałam, że ten film będą oglądali ludzie, którzy mnie oglądają na co dzień, którzy mnie trochę znają. I którzy wiedzą, kiedy żartuję, a kiedy mówię poważnie, bo na przykład padły słowa o tym, że będę robiła zbiórkę na prawnika i że zapraszam i coś tam. Kochani, normalnie bym to parsknęła śmiechem po tym, żeby to było jasne, że to jest żart i że to jest przekomarzanie się, natomiast wtedy do śmiechu mi nie było i być może, że faktycznie emocji tam nie było widać, natomiast wydaje mi się, że ktoś, kto mnie ogląda, to wiecie, że ja sobie robię takie żarty często pod tytułem, że ojej, ojej, nie weszłam do muzeum, bo mnie nie stać 8 euro, więc jakby co, to czekam na Wasze wpłaty, albo że szukam sponsora, bo chciałabym sobie wybudować dom na Karaibach, co nie znaczy, że tak naprawdę jest, wiecie, trochę czasami trzeba przez palce też patrzeć na to, bo oczywiście nie wpadłabym na to, żeby zrobić zbiórkę na prawnika, żeby walczyć z biurem podróży, tym bardziej, że tak jak powiedziałam, prawników się znalazło od razu bardzo wielu. Dziękuję Wam też również bardzo, też również dziękuję. Dziękuję szczególnie Pani ze Stanów, nie pamiętam imienia już, bo tak jak mówię, 2 lata, ale dziękuję bardzo, bo duże wsparcie dostałam takie merytoryczne i no i ta Pani ze mną była do końca tej sprawy właściwie, więc serdecznie pozdrawiam i dziękuję. Zagotowałam się razem z Tobą. Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji na własnych wakacjach, tym bardziej, że ludzie mają określoną ilość urlopu, mają go w danym czasie i nie mogą zmienić terminu tylko dlatego, że biuro podróży coś pochrzaniło. Będę solidarna, nie skorzystam z ich usług, jeśli nie wypłacą Wam utraconych pieniędzy i odszkodowania, pozdrawiam. Słuchajcie, to też nie było moim zamiarem, żeby tutaj jakby, wiecie, wtedy w emocjach oczywiście ja bardzo mocno pojechałam po tym biurze. To nie o to chodzi, bo dzisiaj na zimno już Wam mogę powiedzieć, że zdarzają się błędy i ludzkie, i systemowe, szczególnie w tych poronionych czasach, kiedy jeszcze ten COVID taki był dość mocno nasilony. Natomiast dziękuję za wsparcie i dziękuję za zrozumienie i dziękuję za to, że bardzo wielu z Was pisało do mnie, że czuliście te emocje oglądając ten film i że naprawdę nie wiecie, co byście zrobili, będąc na moim miejscu. Panowie mi pisali, żeby rozszarpali tych ludzi na tym lotnisku. Wierzcie mi, że ja naprawdę normalnie też bym ich chyba rozszarpała. Także dziwię się sama sobie, że ten spokój był jednak w miarę zachowany. Chociaż i tak podniosłam głos na pana z Rainbow, który tam na lotnisku siedział i też pozdrawiam i przepraszam raz jeszcze, bo już przeprosiłam w filmie, ale i przed filmem, ale no, emocje emocjami, słuchajcie. To nie Rainbow zawiniło. Tylko linia lotnicza Smartwings. Gdybyś kupiła sama bilet, to napotkałby Cię ten sam problem. Jutro zadzwonisz do biura, przełożą Ci wycieczkę i po sprawie. Po co ten cały dramat? Kochani, ja być może, że mam dużo urlopu. To znaczy, mogę sobie w miarę poustawiać tak, żeby sobie latać, kiedy chcę, gdzie chcę i tak dalej. Natomiast mój facet wtedy pracował stacjonarnie i miał urlop 2 razy w roku po 2 tygodnie. I czy 10 dni. W każdym razie to był jeden z jego, na 6 miesięcy dostał jeden urlop. I ten urlop, no, skończył się po prostu tragedią na Okęciu. Więc nie piszcie mi, że to tak, o, niech mi przełożą teraz i sobie polecę kiedy indziej. Poza tym, błagam Was, ja naprawdę myślałam, że będzie dużo więcej solidarności pod tytułem biuro podróży zawala. Zwykle, kiedy pojawia się taki temat gdzieś w mediach czy coś, to jest natychmiast po prostu mega solidarnie, że tak, bo wszyscy mają wspomnienia złe jakieś z wakacji i tak dalej. A tu po prostu taki najazd na blondynkę, która tępa gdzieś tam biega po lotnisku i szaleje i krzyczy. Oh my god! No i temu panu ktoś tu odpowiedział, polecam gdzieś spróbować lecieć i napotkać na problemy, a dopiero później kpić. Chyba pan, pani nie miała z biurem podróży do czynienia. O takich wpadkach należy mówić głośno, bo to nie wycieczki za parę stów, tylko za grube pieniądze, więc biuro czy przewoźnik musi za to odpowiedzieć. Dla wyświetleń nikt nie ryzykuje narażenia swojego dobrego imienia na szwank. No właśnie. Bo też było dużo takich komentarzy pod tytułem, że ja to sobie chcę na tym zrobić wyświetlenia. Naprawdę nie spodziewałam się takiej famy po tym. Nie spodziewałam się. Gdybym się spodziewała, to bym tego nie wrzuciła. Słuchajcie, choćbym miała stracić te pieniądze i ten wyjazd i to wszystko, to naprawdę dla mnie, ja to, wierzcie mi, że ja to odkupiłam bardzo mocno, emocjonalnie. Nie będę tutaj się zagłębiać w to, jak to się skończyło dla mnie, psychicznie. Natomiast nie było to nic przyjemnego i no i dlatego też zajęło mi to 2 lata ponad już, żeby usiąść teraz do kamery i Wam o tym znów od nowa opowiadać.
Przecież to nie wina biura podróży. Jak sama wspomniałaś, we wszystkich stronach rządowych są informacje, że można zrobić test w Omanie. To nie Rainbow cię nie przepuściło na odprawie, a pracownik lotniska. Nie jest to wina biura podróży, bo w tym samym okienku z tym samym panem mógł rozmawiać klient i taki albo jakiegokolwiek innego biura. Oczywiście. Tylko że ze mną rozmawiał pracownik biura Rainbow, a nie i taki. Co więcej, na stronie i taki, jeżeli chodzi o Oman w tym czasie, była informacja, że testy trzeba zrobić w Polsce. I mimo że oni mieli też wszystkie te informacje, zresztą w ogóle to nie o to chodzi. Nie zagłębiajmy się w to, które biuro jest lepsze, a które gorsze. Nie o to chodzi. Bo znowu bym się dała wciągnąć w bezsensowną dyskusję. Chodzi tylko o to, że jeżeli ja podpisuję umowę z biurem podróży, to oczekuję od nich informacji, które doprowadzą mnie do tego, że wsiądę do samolotu i polecę na moje wymarzone wakacje, a nie zostanę na Okęciu o 12 w nocy. Kilka osób napisało o tym, że przecież na Okęciu można zrobić szybkie testy, nawet PCR już wtedy chyba też były szybkie. Można, tylko że nas do samego końca, słuchajcie, te 6 osób, które nie poleciały, trzymali nas do samego końca przy okienku, przy check-inie i my do końca wierzyliśmy w to, że to się uda. I wierzcie mi, że do końca nas trzymali w takiej niepewności, że może. My też próbowaliśmy dzwonić do Omanu, próbowaliśmy dzwonić do Rainbowa, wiecie, gdyby to nie był środek nocy, być może by to się inaczej wszystko skończyło, ale po prostu nie dało się już o tej porze nic zorganizować, a w związku z tym, że przetrzymali nas do samego ostatniego momentu, no to niestety już testów też nie zrobiliśmy. Jestem bardzo ciekawa, jak to się zakończy. Masakra, płaczę z Tobą. To są różne komentarze. Słuchajcie, no wiem, że byliście ciekawi i wiem, że czekaliście bardzo długo i przepraszam, że dopiero dzisiaj wracam do tej sprawy, ale no po prostu raz jeszcze. Emocjonalnie stwierdziłam, że muszę to odpuścić i przeczekać, bo nie dam rady i źle to na mnie wpłynie. Kamila, bardzo mi przykro, że tak pechowy początek nowego roku. Wierzę, że Rainbow wypłaci Wam godziwe odszkodowanie poza zwrotem poniesionych kosztów. O rany, współczuję, jak bardzo słabo to wyszło. Słuchajcie, takich komentarzy jest mnóstwo. Ja bardzo Wam dziękuję za to wsparcie, bo naprawdę w tych momentach, kiedy dostawałam dużo takich bardzo nieprzyjemnych komentarzy, to mnie trzymało przy życiu. To wina Rainbow. Rainbow bierze informacje ze stron rządowych. To ewidentnie wina linii lotniczych i check-inu. I to tam powinni Państwo składać reklamacje. Rainbow w żaden stopniu nie zawinił. No tutaj już nie będę wyjaśniać, bo myślę, że sprawa jest jasna, o co chodzi. Tutaj było bardzo dużo też odnośnie po co te szczepionki, po co te testy. Słuchajcie, to nie będę się na pewno zagłębiać, bo to w ogóle nie o tym film i nie o tym sprawa. O, to jest dobry komentarz. Słuchajcie, dzisiaj na niego natrafiłam, czytając to wszystko. I chciałabym pozdrowić Pana. Najlepszy film o podróży, jaki ostatnio widziałem, ja i rodzina. Naprawdę szczerze piszę, jest ogień i dzięki za opublikowanie. Oczywiście współczuję stresu ogromnego i strat finansowych, ale z pozycji siedzącego wygodnie w domu, na przykład w Słupsku, Twoja perypetia ogląda się jak przygodówkę. I muszę przyznać, że jesteś mega twarda psychicznie, bo ja nie wiem, jak bym zareagował. Nawet nie potrafię sobie tego wyobrazić. Dzięki raz jeszcze, bo miałem w lutym lecieć z tą firmą i to dość daleko, ale podziękuję raczej. Pozdro. Domyślam się, że to się trochę oglądało jak przygodówkę. Ja dzisiaj też to oglądałam jak przygodówkę, bo słuchajcie, przez 2 lata tego nie oglądałam, żeby było jasne. To nie jest takie, że ja siedzę i myślę o Omanie i o naszym nieudanym wyjeździe. Jak wiecie, jestem zajęta wieloma innymi rzeczami, naprawdę się na tym nie skupiam. Natomiast dzisiaj jak obejrzałam to, tak, ja też nie wiem, jak dzisiaj zareagowała i nie wiem, dlaczego wtedy nie zareagowałam ostrzej. Na szczęście, bo wtedy to dla mnie by się niemiło skończyło. Odszkodowaniem będzie bon na kolejny wyjazd z owym biurem. Byłam z nimi na wyjeździe, na którym mega nawalili. Cała grupa napisała reklamację, ktoś tam uderzył nawet do rzecznika praw konsumentów, ktoś do prawnika. PS. Zaraz będą pojawiały się przykre komentarze na Pani temat wystawione przez ludzi z tego biura. Przez to też przechodziliśmy. Nie wiem, od kogo dostawałam przykre komentarze. Nie wiem, ale powiem Wam tak. Komentarze komentarzami, bo na YouTubie nie było tego aż tak wiele. Chociaż też były. Natomiast wiadomości prywatne, słuchajcie, ja nigdy nie zablokowałam tylu osób na Instagramie. Wiadomości głównie od operatorów, od małych biur podróży, od ludzi pracujących w biurach podróży, twierdzących, że im niszczy interes, że w ogóle oni teraz nie będą mieli z czego żyć, że oni mi życzą śmierci, żebym wykidała, że jestem głupiusem. I dużo, bardzo, bardzo, ale po prostu takich epitetów i takiego... Oh my god, serio, po prostu to, że ten film tak poszedł i że tyle ludzi go widziało i że
No niestety chyba poszło to tak ostro i szeroko. Ja nie miałam zamiaru nikomu psuć interesów i nie miałam zamiaru, nie wiem, komuś niszczyć życia, ale ucięło mnie. Ale pisanie, słuchajcie, do kogoś, że życzycie im śmierci, że życzycie całej rodzinie, żeby coś tam, że w ogóle, nie no, naprawdę szokuje mnie to. Po prostu. Sorry, muszę sobie troszkę ustawienie kamery zmienić, bo mi gdzieś tutaj słońce już wchodzi. Prosto w twarz. Nic nie widzę. Może tak. Bardzo, bardzo dużo nieprzyjemnych wiadomości, bardzo dużo nieprzyjemnych komentarzy, głównie wiadomości tak naprawdę. Tak jak mówię, ja po prostu zaczęłam blokować. Blokować, blokować, bo przestałam odpisywać na komentarze prawie w ogóle pod tym filmem. Nie wiem, czy w ogóle na jakikolwiek odpowiedziałam. Chyba nie. Ja wrzuciłam ten film w piątek wieczorem, bo my mieliśmy w czwartek lecieć. Bodajże tak to było. I słuchajcie, wrzuciłam go wieczorem i nagle widzę takie tu na YouTubie. W sensie, że idzie w świat. I po prostu mówię, matko, jedyne, żaden film mi tak nie poszedł. Dużo mam filmów z dużą ilością wyświetleń, ale zwykle rośnie to tak sobie konstant, wiecie, powoli, a nie, że tutaj nagle szczególnie w dzień, w którym nie wrzucam normalnie filmów. No a potem zaczęła się dodatkowa jazda, dlatego że obudziłam się kilka dni później. I dostaję milion wiadomości, słuchajcie, od moich znajomych, i to takich sprzed lat. Od moich znajomych z Opola, gdzie studiowałam, od moich znajomych gdzieś z podstawówki, z którymi nie rozmawiałam od czasów podstawówki. Dawno to było, wierzcie mi. Z linkami do Pudelka. Wylądowałam na Pudelku tuż obok Roberta Lewandowskiego, którego również serdecznie pozdrawiam. Może się kiedyś spotkamy, bo teraz oboje mieszkamy w Hiszpanii. Zacne grono, natomiast niekoniecznie zacna redakcja. Artykuł był przeklejony z jakiejś innej strony. Teraz Wam przeczytam fragmenty. Bardzo współczuję panu, który napisał ten pseudoartykuł, panu pseudodziennikarzowi. Bardzo. Powiem Wam, że jak widzę tych ludzi, którzy muszą pracować i robić siebie po prostu takie, użyłabym słowa, ale ścierki nazwijmy to, żeby nie użyć słowa innego, jak ścierkę można określić. Słuchajcie, którzy po prostu mieszają ludzi z błotem, wyciągając zdania z kontekstu. Ja wiem, że nie jestem jedyna, bo to ja to jestem taką małą pchełką, nie? Bo to raczej chodzi o celebrytów i wszystkich znanych ludzi i tak dalej, których miesza się z błotem codziennie. Tak mi jest żal tych ludzi, którzy muszą, no nie muszą, ale którzy wykonują taką pracę i codziennie rano się budzą z myślą, kogo by tu dzisiaj zniszczyć, czy też uprzykrzyć mu życie, czy też nakłamać, czy. No, bo nie wiem, ja jestem po dziennikarstwie, uczono mnie etyki dziennikarskiej, pracowałam jako dziennikarz, teraz pracuję jako, no, youtuber chyba to mogę nazwać. No ale cały czas gdzieś tam się kręcę wokół tego, że przekazuję Wam jakąś wiedzę, informację, czy rozrywkę, czy cokolwiek. I po prostu nie wyobrażam sobie, żeby mieszać ludzi z błotem, albo żeby wypisywać bzdury, a potem żyć z tym. I jeszcze cieszyć się tym życiem. Także bardzo współczuję i pozdrawiam pana, który napisał artykuł o mnie. Natomiast ludzi, którzy pisali pod Pudelkiem komentarze, nie będę pozdrawiać, słuchajcie, bo to było to, co tam poszło. Słuchajcie, bardzo zdjęcie, które się pojawiło w ogóle, wycięte też z kontekstu oczywiście. Pojawiły się komentarze, że przecież z taką twarzą, no to ja na pewno jestem na kokainie, heroinie albo Bóg wie czym jeszcze. Nigdy takich rzeczy nie zażywałam, no ale okej. Myślę, że zdjęcie, które jest zrobione screenshotem z wideo, kiedy jestem lekko poddenerwowana tym, że nie poleciałam gdzieś, gdzie miałam polecieć, no jest dosyć też tak, no ale okej. Mnóstwo, za głupotę trzeba płacić, głupia blondynka. Wiecie, dużo było też miłych, nie? Nie daj się, pozwój dziadów, mega burdel, coś tam, wiecie. Mnóstwo też było takie, ale co to w ogóle za randomowa typiara z YouTube'a? Taka podróżniczka, co przepisów sprawdzić nie potrafi. Myślę, że specjalnie nie poleciałaby sobie suby, czy jak to się nazywa, podbić. Ona jest totalnie nawiedzona, wielka podróżniczka, a do Omanu nie potrafiła polecieć. Ojej, lepiej było ją puścić, bo jeszcze coś sobie zrobi. No cóż, taki jest świat. Jakieś youtuberki czy dżokowice, nie wiem co to są, chcą być równiejsi od równych, jak za komuny. Słuchajcie, dużo tu jest tempota, głupota, ale było bardzo dużo takich, bardzo dobrze, że nie poleciała. I ona nazywa siebie podróżniczką. Mnóstwo takich, wiecie, hardkorowych też, właśnie od jakich tylko. Ameba, napisana z błędem, ale nadal ameba.
Człowiek ameba, chcieć to nie znaczy pozwać. Chcieć to se może. Pewnie kasy, a nie grosza i wielkie cele. Sam jesteś ameba, jak komentujesz po nagłówku, a nie czytasz. No właśnie. Dlatego, że no, w artykule w miarę było przybliżone to, o co chodzi. Chociaż no, napisane też maksymalnie tendencyjnie, więc... No, ale przybliżę Wam też ten artykuł. Pan Jakub Tyszkowski, pozdrawiam Pana pseudodziennikarza. Co prawda tutaj on zgodnie z prawdą wszystko napisał, natomiast wyciągnięte z kontekstu i tendencyjne totalnie, też bardzo ładny screenshot, dziękuję. Prowadząca kanał podróżniczy Zadzieram Kiece i Lecę wykupiła wyjazd do Omanu z biurem podróży Rainbow Tours. Kamila Zawłocka nie została jednak wpuszczona na pokład samolotu, bo nie miała zrobionego testu PCR. Kobieta za całą sytuację obwinia biuro podróży. No i tutaj kim ja jestem, gdzie miałam lecieć, gdzie tam sobie latałam, bla bla bla. Na lotnisku kobieta dowiedziała się, że nie zostanie wpuszczona do samolotu, ponieważ nie posiada zrobionego testu PCR jako wymogu koniecznego, aby wejść na pokład. Zawłocka twierdzi, że na rządowych stronach i na stronie biura widnieje informacja, iż testy można wykonać po przybyciu na miejsce docelowe. Twierdzi. Zawłocka twierdzi. No pan by sprawdził, jak pan pisze, że ja twierdzę, a pan nie twierdzi. No wystarczy sobie zerknąć na strony rządowe. Ten artykuł był oczywiście napisany od razu po tych wszystkich wydarzeniach, nie to, że teraz. Kryzysowa sytuacja została podróżniczkę przed bramkami na odprawie, kiedy Zawłocka dowiedziała się, że jest ryzyko, iż nie poleci, zrobiła aferę na całe lotnisko, chodząc po obiekcie przy innych ludziach bez maseczki, podkreślonym drukiem. Co ciekawe, od przedstawiciela Rainbow Tours dowiedziała się, że za odprawę i lot nie odpowiada biuro podróży, tylko wynajęci agenci innych firm, pisze pan, jak się pan nazywa jeszcze raz, panie Tyszkowski, myślę, że tutaj... Mogę spokojnie czytać Pana nazwisko, skoro Pan używa mojego. Trochę nie rozumiem tego, dlaczego Zawłocka tak bardzo ciśnie po Rainbow Tours i od razu uprzedzam, że nie mam nic wspólnego z żadną ze stron w tym konflikcie. No ze mną na pewno nie wiem jak z drugą stroną. Tylko z ciekawości oglądam dramy w internecie. Mam wrażenie, że w tej aferze wina nie leży w całości po winie Rainbow Tours, tak jak próbuje przedstawić to Zawłocka. Z filmu wynika, że to obsługa lotniska, linii lotniczych nie wpuściła podróżniczki na pokład samolotu, a nie pracownicy Rainbow Tours. Biuro przedstawiło Zawłockiej warunki wyjazdu do kraju docelowego zgodnie z informacjami znajdującymi się na stronach rządowych i pod tym względem swoją robotę wykonało. To, że obsługa lotniska interpretuje te zapisy inaczej, jest już zupełnie inną kwestią. To wobec nich należałoby wyciągnąć konsekwencje prawne, czego domaga się podróżniczka. Z materiału można wywnioskować, że biuro podróży nie ma wpływu na ludzi, którzy robią check-in na ich lotnisku. Naprawdę? Panie dziennikarzu, może wpływu nie ma, ale umowę to z nimi ma. Więc to tak, jakby pan teraz ze mną podpisał umowę, żebym ja panu nagrała film o pani z piekarni w moim miasteczku pod Sewillą. I umawiamy się, że pan dostanie ten materiał za tydzień, w poniedziałek. A ja umawiam się z panią, że codziennie sobie będziemy kawałek po kawałku nagrywać, po czym pani w połowie tygodnia stwierdza, że ona jednak nie będzie nagrywać. I ja panu mówię, że no sorry, ale materiału nie ma. Czy pan będzie miał problem ze mną, czy z panią z piekarni? Bo to ze mną pan ma kontrakt podpisany, że materiał będzie. Dziękuję. Podróżniczka przeprowadza rozmowę z dwoma pracownikami call center Rainbow Tours, którzy przedstawiają dwie sprzeczne informacje, że można lecieć bez testu i że nie można lecieć bez testu. Da się wyczuć, że pracownicy nie dysponują większą ilością wiedzy niż Zawłocka, a informacje czytają na bieżąco ze stron rządowych. Podróżniczka wywiera presję na szeregowych pracownikach firmy, tak jakby od nich cokolwiek zależało. Czy ja presję wywierałam? Poza panem na lotnisku, którego jeszcze raz przepraszam, bo tak, podniosłam na niego głos, ale od razu wtedy go przeprosiłam, bo zdaję sobie sprawę z tego, że to nie była jego wina, ale był jedynym człowiekiem wokół, który był z Rainbow i który był na miejscu. Natomiast jeżeli chodzi o rozmowę przez telefon, to ja je prowadziłam bardzo grzecznie, spokojnie i w ogóle bez żadnego wywierania presji. Chciałam się dowiedzieć, jakie jest stanowisko firmy. I wybaczcie mi, że to byli szeregowi pracownicy, bo no... są pracownikami firmy i odpowiadają za to, co w tym call center mówią. Pracowałam kiedyś w call center, bardzo dawno temu. Więc nie mówcie mi, że na nich nie spoczywa żadna odpowiedzialność. Bardzo współczuję Zawłockiej tego, że jej podróż nie doszła do skutku i przepaliła fortunę na to, żeby ostatecznie zostać w Polsce. Oczywiście, że miło byłoby ze strony biura podróży, miłoby. Gdyby pomogło rozwiązać tę sprawę, bo materiał podróżniczki narobi firmie złego PR-u. Być może jest to lekcja dla samej podróżniczki, aby podczas kolejnych swoich wypraw nie korzystać z usług biura podróży, tylko organizować wyjazdy
na własną rękę. Słuchajcie, gdybym ja to czytała wtedy 2 lata temu, kiedy ja ten artykuł pseudo zobaczyłam, to dużo inaczej bym go w innym tonie przeczytała. Natomiast panie Jakubie, gratuluję. Gratuluję wiedzy, zagłębienia tematu i tak jak pan powiedział, nudzi się panu, to ogląda pan dramy w internecie, a potem pisze pan swój punkt widzenia. Takie oto dziennikarstwo. Gratuluję. No a Budelek to tylko udostępnił, więc w zasadzie to tam wielkiej pracy w to nie włożyli. Wrzucili inny screenshot z moich szaleństw na lotnisku pokręconej youtuberki. Tutaj też pewnie były jakieś komentarze pod tym, tak myślę. Nie będę mówiła nawet, co to za portal, bo dlaczego ja miałabym jeszcze im robić teraz reklamy. No tutaj były, proszę bardzo, nie zgodzę się z Twoimi wnioskami. Podróżniczka miała podpisaną umowę z Rainbow, a nie z lotniskiem, ani jakąkolwiek firmą zajmującą się obsługą lotniska. Pierwszy komentarz, słuchajcie, dziękuję bardzo, Dexter. Oczywiście sprzed 2 lat też, ale... Przecież to biuro czarteruje samoloty i podnosi pełną odpowiedzialność za przekazanie błędnych informacji. Dziękuję. Drogę obrała prawidłową, kupiła w Rainbow i oni za to opowiadają. Słuchajcie, tu są wszystkie takie komentarze. Ja nawet ich chyba nie widziałam. Dziękuję bardzo. Więc okazuje się, że jednak są ludzie, którzy gdzieś tam logicznie podeszli do sprawy. Do rzeczy. Moi drodzy, przykro mi, że taką niedzielę wam zafundowałam, ale... Rozwiązanie tej sprawy jest optymistyczne, więc teraz wam opowiem o zakończeniu tego wszystkiego. Mam nadzieję, że w ogóle mam dobre w miarę światło, bo naprawdę tak mi świeci tutaj w twarz, że musiałam się troszkę schować. Jak się sprawa zakończyła? Tak jak powiedziałam, pan z Rainbow Tours zadzwonił do mnie, pan dyrektor call center, następnego dnia po ukazaniu się materiału i no od razu powiedział, że oni tak wyrażają wolę na to, żeby jakoś tę sprawę rozwiązać. Pieniądze były zwrócone właściwie po 2 czy 3 dniach na nasze konto, pieniądze, które my wpłaciliśmy. My byliśmy w kontakcie też z pozostałymi uczestnikami, którzy nie dostali się na pokład tego samolotu i ja też bardzo chciałam, żeby oni też wszyscy dostali zwrot pieniędzy, więc tak też się stało. Mam nadzieję, że tutaj nic się nie zmieniło w tej kwestii. Wtedy byliśmy w kontakcie i wiem, że dostali zwrot pieniędzy. Nie wiem, czy starali się o jakieś dodatkowe odszkodowania. Ja z prawniczką, tą panią ze Stanów, planowałyśmy, żeby złożyć sprawę do sądu, żeby ubiegać się o odszkodowanie w takiej i takiej kwocie, nieważne już w jakiej. W każdym razie nie chciało mi się bić. A jak wiemy, z biurem podróży trzeba byłoby się bić, bo to by nie było proste, więc zgodziłam się na pierwszą rzecz, jaką mi biuro podróży zaproponowało, a właściwie ten pan dyrektor call center, dla świętego spokoju, słuchajcie, naprawdę dla świętego spokoju, bo nie było to dla mnie satysfakcjonujące tak naprawdę, co mi zaproponowali, ale stwierdziłam, że wyrazili dobrą wolę, chcieli załatwić sprawę szybko i polubownie, a ja też chciałam szybko i polubownie, żeby skończyć ten koszmar i to wszystko, więc... Zgodziłam się. Zaproponowali nam loty czarterowe w jakieś miejsce, które sobie wybierzemy z ich siatki połączeń przez następne kolejne 2 lata. To znaczy, nie to, że możemy przez 2 lata latać. 2 loty na osobę, czyli lot i powrót. Czyli, że gdzieś możemy polecieć za darmo, jakby organizując sobie całą resztę samemu. No i najpierw tak pomyślałam, że to jest naprawdę bardzo mało. Nadal tak twierdzę za to wszystko, ale po prostu nie chciało mi się tego ciągnąć i stwierdziłam, że to nie ma sensu i... No i przystałam na to, po prostu. Więc skończyło się na tym, że dostaliśmy zwrot pieniędzy i że właśnie tak się dogadaliśmy. Pan dyrektor z biura call center był bardzo sympatyczny i bardzo pomocny i bardzo taki profesjonalny. W przeciwieństwie do wszystkich tych poprzednich, nie wiem, czy pracowników nawet, czy całej jakby po prostu obsługi firmy, może tak, bo nie chciałabym tutaj nikogo urażać bezpośrednio, natomiast... Ogólna moja ocena była zero profesjonalizmu dla firmy, natomiast pan faktycznie tutaj był bardzo okej od początku rozmawiając ze mną i byliśmy długo w kontakcie gdzieś tam telefonicznym, żeby dojść do konsensusu. No i z panią prawniczką, z którą właśnie wtedy byłam w kontakcie, też mi przyznała rację, że jeżeli chce mieć święty spokój, bo mówi, że można by było walczyć, na pewno by się wywalczyło więcej, natomiast po prostu dla świętego spokoju, że może warto odpuścić. Być może, że też słyszała w moim głosie, w jakim ja byłam stanie, słuchajcie, bo byłam w kiepskim. I tyle. I tak się skończyła sprawa Omanu. Więc dla tych wszystkich, którzy mi pisali, jaka jestem tępa i głupia i że nie wiem, o czym mówię, z przykrością informuję, że od początku wiedziałam, o czym mówię. Z przykrością informuję, że prawnicy przyznali mi rację, że dziennikarze z długim stażem przyznali mi rację
I że pan dyrektor biura call center Rainbow Tours również od razu w pierwszej rozmowie przyznał mi rację. Tak więc, kochani, pozdrawiam wszystkich serdecznie, tych, którzy mnie hejtowali również, tych, którzy doprowadzili mnie do, nie wiem, czy to mogę nazwać załamaniem nerwowym, czy czymś gorszym, nie chciałabym w to wnikać. A z optymistycznych wiadomości na tę niedzielę chciałabym Wam powiedzieć, że są te loty w wykorzystaniu, może tak, i że niedługo pojawią się fajne filmy z fajnej destynacji, z których no właśnie skorzystaliśmy z tych czarterów. A oprócz tego w planach jest też Oman, więc też może tym razem się uda i Wam trochę tego Omanu pokażę. Dziękuję, że wysłuchaliście mnie, dziękuję za Wasze wsparcie wtedy i dziś. I obiecuję, że następny film będzie nieprzegadany, tylko z jakiejś naszej podróży gdzieś tu po Andaluzji albo gdzieś dalej. Uff, zrobiłam to po 2 latach. Ściskam i pozdrawiam. Kamila Zawłocka, zadzieram kiece i lecę. Nie wiem, czy czekam na komentarze, czy nie, bo aż się boję. Może jeszcze kiedyś polecę z biurem podróży. Może Wam nawet jakieś polecę. Może kiedyś polecę z Rainbow, kto wie. Natomiast nie mam złych uczuć. Uważam, że raz jeszcze podkreślam, przykre rzeczy się zdarzają, błędy się zdarzają i ludzkie, i takie w systemach. Więc najważniejsze jest to, jak się takie sprawy zakończa. Uważam, że zakończona była w porządku i że dużą rolę odegrał pan dyrektor właśnie z call center, który no bardzo profesjonalnie do sprawy podszedł i bardzo w porządku ze mną rozmawiał i no i po prostu no tyle na ten temat. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich, którzy oglądali wtedy, którzy oglądają dzisiaj. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie kanału, to zapraszam i zachęcam. No i pozdrawiam wszystkich, którzy w tę sprawę byli zamieszani i którym też to nerwy popsuło, tak jak mnie. Mam nadzieję, że długo takiej sytuacji nie będziemy powtarzać. Amen. Zadzieram kiecy i lecę. Smacznego rosołu. Pa.